Piątkowa noc będzie dla nas bardzo emocjonująca. No cały dzień generalnie, bo najpierw nasi zawodnicy w walce o mistrzostwa, o finały Mistrzostw Europy i potem w nocy Krzysztof Głowacki, Marco Huk, walka o pas mistrza świata WBO w kategorii junior ciężkiej. Marco Huk, no po prostu zwierz, silny. Może niektórzy mówią, że suchy technicznie, ale tę siłę, co on ma, no to będzie bardzo ciężko obejść. Zawodnik Marco Huk, jeżeli ktoś mówi, że jest suchy technicznie, że nic nie potrafi, to też jest nie do końca prawda, bo ileś walk wygrał, coś tam na tym rynku bokserskim znaczy, dostaje walkę o Mistrzostwo Świata. To nie jest przypadek, po prostu ma umiejętności na tyle, żeby pokonywać wszystkich, którzy wychodzą do niego, nie? I tu mówienie, że nic nie potrafi, to przeciwnicy, którzy z nim przegrywają, to w ogóle nic nie potrafią? No nie, ja nie powiedziałem, że nic nie potrafi, tylko że jest niedoskonały technicznie. No może to nie jest Roy Jones z lat świetności, ale jest to, że rzetelny, naprawdę rzemieślnik, bokser bardzo, bardzo wysokiej, średniej klasy. A jaka jest recepta na takiego właśnie pięściarza jak Marco Huk? Jakiej recepty powinien użyć Krzysztof Głowacki? Krzyśka znam od dziecka i też jest to te jedno z większych nieporozumień boksu zawodowego dzisiaj dla mnie, bo zapowiadał się bardzo dobrze jako amator i mógł siedzieć w tym amatorstwie i też jeden z tych, którzy powinni być tutaj, a nie na ringu zawodowym, ale to był ich wybór, jego wybór i trenerów. Żeby wygrać walkę, trzeba najpierw zacząć boksować, nie? I jeżeli się Krzysiek będzie zastanawiał, co ma zrobić, to zejdzie jeszcze szybciej niż Głażewski z Brennerem, ale jak będzie robił to, co potrafi, a o boksie ma pojęcie, nie będzie polował na cios, nie będzie mu chciał głowy urwać, tylko będzie boksował swoje, to naprawdę jest w stanie powalczyć. Czy wygra? Nie wiem, jednak różnica doświadczenia jest ogromna. Umiejętności, nawet Krzysiek, jak to się mówi, technicznie jest może lepszym zawodnikiem, ale też nie ma, jak to się, sylwetki Andrzeja Gołoty, jest niski i ta waga, którą ma około 100 kilo, będzie mu naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Jak pamięta pan Krzysztofa Głowackiego jeszcze z czasów amatorskich, to jakie były jego największe walory? Dynamika. Dynamika i dokładność. On większość walk wygrywał przed czasem. Ale jak przegrywał, bo on przegrał chyba Rygę, to też on był tam z trenerem Markiem Okroskiewiczem, to też no gdzieś te zastanawiania się, odrobina niepewności, nie? I to co ja mówię. Szkoda, szkoda, że go tam nie ma, bo pewności się nie zdobywa takiego obycia ringowego. Nie zdobywa się przez tydzień, przez dwa, przez rok. Czy przez nawet czy to są kilka lat trzeba sobie dać na to, żeby mieć jakieś tam, żeby umieć wykorzystać wszystkie walory, które się uczy na treningu, żeby to umieć pokazać. Nie? A ci chłopcy dzisiaj są niecierpliwi i szybko, szybko chcą, żeby ich pokazywała telewizja, bo tego boksu amatorskiego jest niewiele w telewizji. Dobrze, że jest internet i Boxer.org, to coś się tutaj dzieje wokół nas. I też przegrywał brakiem pewności siebie. No to jest ten problem, który już poruszaliśmy tutaj, że często nasi zawodnicy przegrywają gdzieś walkę w szatni, a trener mówił, że czasem wystarczyłoby pokazać 15% tego, co się robi na sali treningowej i byłoby wtedy świetnie. Moim zadaniem jest nauczyć jak najlepiej, a całą resztę zostawiam zawodnikowi, nie? I ja przed wyjściem do walki ćwierćfinałowej Tomkowi Nabłońskiemu powiedziałem: Tomek, ty teraz najpierw pokonaj siebie, a z zawodnikiem damy sobie spokój. Dasz sobie radę, tu nie ma, tym przeciwnikiem się nie zawracaj głowy, ty pokonaj siebie. Dzisiaj pokonaj siebie. No i to mówię każdemu zawodnikowi: pokonaj najpierw siebie tutaj przed walką,
a później będzie łatwo. Nie? I trochę się to udało, bo Tomek Jabłoński wyszedł jak po swoje, nie kalkulował. Nie? No to mamy nadzieję i trzymamy kciuki, że Krzysztof Głowacki też pokona najpierw siebie, a potem da świetną, emocjonującą walkę z Marko Hukiem. Oby tak było. Trzymam za Krzyśka kciuki. Dobra.